Witajcie! Dzisiaj pokażę Wam hit cenowy, jakiego jeszcze u mnie na kanale nie było. Będzie to myszka marki Deluxe Gamingowa M627. Myszka, która przede wszystkim ma bardzo dobry sensor PMW3389, do tego ma software, ma LEDy, jest bardzo wygodna, ma ciężarki, ma odczepiane boczne panele i do tego jeszcze potrafi pracować bezprzewodowo, a to wszystko w cenie około 160 zł. Tak taniej myszki z taką ilością bajerów jeszcze nigdy u mnie nie było, tak więc zapraszam Was do oglądania, jeśli Was to zaciekawiło. Dokładne ceny macie w linku w opisie filmu. Zaczynamy! No dobrze, lecimy z kolejną recenzją. Mam nadzieję, że dzisiaj będziecie tak zdziwieni jak ja, kiedy rozpakowałem tą myszkę. Jest to Deluxe M627. Po testach udanej M628, która także miała sensor Pixar PMW3389, kosztowała 160 zł, stwierdziłem, że chyba nic lepszego w takiej cenie nie da się zrobić. A tutaj M627. Jak widzicie, opakowanie sugeruje nam tutaj już, że ta myszka ma jakieś odłączane boczne panele, więc fajnie. Też, że ma diody i że jest uniwersalna, czyli ma przyciski po dwóch stronach. I mamy w zestawie przewód 1,80 m. Co ciekawe, zobaczcie, myszki Deluxe stosują USB typu C. Tak więc już taki troszkę lepszy kabelek, można też sobie pożyczyć do ładowania telefonu w razie czego. Więc mamy odłączany kabel od tej myszki, fajna rzecz. Pixar PMW3389, bardzo dobry sensor, 16000 dpi, 1000 Hz próbkowania i 20 milionów klików, jeśli chodzi o wytrzymałość przełączników pod przyciskami głównymi. No i co jeszcze? Wbudowany akumulator 500 mAh, czyli myszka, która potrafi działać bezprzewodowo. W zestawie mamy taki mały odbiornik, a w myszce mamy z tyłu magnes. Taki tutaj suwaczek ze sprężynką, który nam to wypycha, żeby pomóc w wyjęciu tego po prostu. Jak sobie ten odbiornik podłączymy, na dole myszki mamy suwaczek, przełączamy w pozycję on i co? I myszka zaczyna nam działać bezprzewodowo, z kolorowymi LEDami. Jeśli chodzi o LEDy, no to są one dość podstawowe, ponieważ jest rolka, jest logo Deluxa i tutaj po bokach przy przyciskach nam przebija, także troszeczkę jakby od tyłu to widać. No i to co mamy tutaj, to jest wyświetlacz DPI, to zielone, no i oczywiście kolory podpowiadające na chwilę wartość DPI, a potem zmieniające się w ustawiony tryb LEDów. Więcej będzie w części testowej o tym. Natomiast przewód fajny, bo w oplocie, jak chcemy tą myszkę podładować, a jednocześnie cały czas z niej korzystać, to podłączamy przewód do myszki, tą taką wypustką w górę, podpinamy sobie do komputera i myszka działa wtedy w trybie przewodowym, przy okazji też się ładując, więc fajna opcja. W zestawie też mamy płytę ze sterownikami, które też można pobrać z internetu. Mamy taką właśnie instrukcję, mamy instrukcję obsługi wydrukowaną po polsku i mamy, uwaga, boczne panele typu wing, czy takie skrzydła, szerokie panele z dodatkowymi ślizgaczami. Zobaczcie, tutaj od spodu wygląda to właśnie tak. W tej chwili mam założone zwykłe panele, bardzo łatwo się ściąga, są na magnesik. Jak teraz sobie weźmiemy przykładowo takiego winga, to zobaczcie, myszka zmienia nam kształt na taki, że tutaj mamy płaską, a tu mamy wygodne podparcie dla kciuka. Ok, fajnie. Jak chcecie, możecie sobie zrobić taką mega szeroką myszkę tym skrzydłem po dwóch stronach i wtedy jak nie chwycimy, to mamy także podparte tutaj palce z drugiej strony, więc wtedy mamy praktycznie podparcie dla całej dłoni, więc też fajnie. Możecie też zrobić to w trybie dla osób leworęcznych, czyli po prostu jeśli ktoś będzie chwytał w ten sposób, typowo lewą ręką, korzystał z tych przycisków, to wtedy ma tutaj podpórkę pod kciuk. I wersja minimalistyczna, którą ja osobiście lubię, czyli dwa te panele krótkie założone. No cóż, tu dodatkowe ślizgacze mamy, więc też nam to tutaj zwiększa powierzchnię tego ślizgu. Natomiast mamy tutaj jeszcze coś fajnego, zobaczcie. Coś, co nie rzuca się w oczy. Są to dwa ciężarki. Ciężarki, które mocowane też są na magnes w bardzo prosty sposób. Pyk i wskakują. Nie ma z tym żadnego problemu. Ile myszka waży z ciężarkami, zobaczycie za chwilkę. No i podstawowe ślizgacze są trzy i są bardzo dobrej jakości. Myszka tutaj nie ma żadnego problemu z lekkim przemieszczaniem się nawet po podkładce typu control. Akurat tutaj mam taką podkładkę na stanowisku. I zobaczcie dalej, od spodu widać rolkę. Z przodu mamy port na ładowanie i na podłączenie tej myszki. Myszka jest oczywiście nieprofilowana, jak najbardziej uniwersalna. Od tyłu też to zobaczycie, że nie ma tutaj żadnych profilowań. Przyciski są zaokrąglone
i boki wyglądają z obu stron dokładnie tak samo. Czyli mamy tutaj troszeczkę takiego ponacinanego plastiku i po dwa przyciski, dokładnie tak samo z drugiej strony. No i sylwetka myszki jest taka, dość ciekawie to wygląda. Tutaj mamy taką przerwę, ta obudowa sobie idzie tutaj, jest mocowana w tym miejscu. No więc myszka raczej tutaj, jeśli chodzi o design, też nie jest klonem czegokolwiek innego, co znamy, więc po prostu to jest taki jakby nowy szablon. Jeśli chodzi o top, to mamy takie lekko chropowate tworzywo, które jest przyjemne. Nic się tutaj w testach, jak widzicie, nie powycierało, więc fajnie. Jeśli chodzi o wielkość, no to moim zdaniem jest to myszka średniej wielkości, jeśli chodzi o długość, natomiast dość wysoka i dość szeroka. Zobaczcie, rolka wystaje troszeczkę, ale jest gumowana i działa dość dobrze. Z przyhaczeniem co tak jeden obrót, działa jako przycisk dość cicho. Mamy przełącznik DPI, przyciski boczne, które klikają lekko i przyjemnie. Dość niewiele trzeba je wcisnąć, żeby zadziałały, więc też fajnie. Po drugiej stronie dokładnie tak samo. I przyciski główne z omronami. Klik idący w stronę miękkiego, nie do końca taki zupełnie mięciutki, ale taki półmiękki, spokojnie, tak to mogę określić. Więc przyjemnie, lekko klikają, miarowo, równo pomiędzy lewym a prawym przyciskiem. Więc jeśli chodzi o użyte materiały i o jakość działania tych przycisków, jest tutaj jak najbardziej ok. Od spodu fajne ślizgacze, ciężarki i boczne panele, które możemy mieć, a nie musimy. W takiej wersji podstawowej myszka ma jakieś 123 mm wysokości, a szerokość to jakieś niecałe 70. Natomiast jak sobie rozbudujemy o te panele boczne, zobaczcie, myszka ma jakieś 100 mm szerokości, wtedy więc jest mega, mega szeroka. No i przy okazji uniesienie tej sylwetki dość duże też robi swoje. No dobrze, widzieliście dokładnie tą myszkę, przechodzimy do testów. Stawiamy sobie w software'ze, jaki ma być czas takiego trybu energy saving, czyli po prostu te diody się nam wyłączają po jakimś czasie, kiedy nie ruszamy myszką. Tak samo jeśli kilka minut nie ruszamy, to nas zrywa połączenie z odbiornikiem, też w celach oszczędzania energii i po prostu trzeba kliknąć klawiszem, żeby przywrócić połączenie. No i jeśli chodzi o zakładki, mamy trzy profile w Basic Settings, mamy też po trzy konfiguracje i mamy 5 skoków DPI. Do testów wykorzystamy 1000, 4000 i maksymalną z tych będziemy korzystać. Natomiast mamy tutaj też 32 tysiące, ale sądzę, że to będzie interpolowane. Sprawdzimy to sobie po prostu. Ponieważ według specyfikacji nawet tutaj producenta myszka ma 16 tysięcy DPI maksymalnie. Mamy też wizualizację pokazującą takie fajne RGB dookoła tej myszki. Niestety nic takiego tutaj nie ma. No zobaczcie, tutaj widać fajnie. Jest to po prostu wizualizacja 7 kolorów, które w tej myszce mogą wystąpić. Ale inaczej się to objawia niż tutaj to pokazano. Co tu jeszcze mamy? Próbkowanie 125, 250, 500 i 1000 Hz, prędkość myszki i prędkość wskaźnika. Następnie mamy key settings, czyli ustawianie przycisków. Możemy tutaj włączyć, wyłączyć tryb left i right hand. Bo jak wiecie, przyciski mamy po obu stronach. Jest domyślnie w trybie praworęcznym te są wyłączone, żebyśmy na przykład podczas gry jakichś dziwnych rzeczy sobie tutaj nie serwowali. Oczywiście można to włączyć i wybrać jedną z naprawdę wielu funkcji. Ostatnia zakładka to właśnie nagrywarka makro i mamy light settings. Ja powiem Wam, że byłem nieco rozczarowany, ponieważ zobaczcie to, mamy static, fajnie. Wybieramy sobie jakiś kolor, na przykład weźmiemy coś takiego, robimy apply, chwilę to trwa i mamy ten kolor. Chcemy jakiś bardziej żywy, klikamy, no i mamy. Natomiast tutaj pozostaje nam zielone, ponieważ to jest jakby wskaźnik DPI. Czyli pierwsza wartość, druga, trzecia, czwarta, piąta. Całkiem ciekawa opcja, z tym, że trzeba tam sobie spojrzeć pod tą myszkę, żeby zobaczyć tą wartość DPI. Więc mamy static, gdzie wybieramy sobie kolory albo default, czyli z tych tutaj podstawowych, albo customize i sobie wybieramy tutaj już odcień i wybrany kolor. Więc to jest pierwszy taki ładny efekt stałego świecenia. Drugi z trzech to jest 7 color breathing. Zobaczcie, jak to będzie wyglądało. Możemy sobie w tym przypadku ustawić prędkość. Po prostu te 7 kolorów będzie tak nam po kolei przygasało. Nie mam jasności, możemy zmienić tylko prędkość, więc jasność jakby jest domyślna. Najszybsze,
No i drugi efekt ruchomy to jest neon. Czyli zamiast przygasania to tak płynnie nam się tutaj zmienia. Fajny, przyjemny efekt, ale no cóż, szkoda, że tak mało, przydałoby się więcej. W myszce M628 była ta lista dłuższa. No i mamy wyłączenie LEDów. Cyk, nie mamy. Jeśli chodzi o żywotność tej baterii, jest to, jak dobrze pamiętam, 500 mAh dokładnie. Jeśli używacie tej myszki średnio 8 godzin dziennie, tak dla przykładu, to potrafi ona działać 4-5 dni, nawet czasami troszkę więcej, ale to wszystko zależy od tego, czy używacie LEDów. Jeśli nie używacie, podziała oczywiście dłużej. I jakiego typu to jest użytkowanie tej myszki? Wiadomo, że jest to myszka gamingowa, więc często będziecie grali przy pomocy tej myszki. Dlatego inaczej ta myszka będzie reagować, przeglądając strony internetowe, gdzie sobie tam scrollujemy, klikamy raz po raz, a co innego w grach komputerowych, gdzie cały czas ta myszka jeździ, cały czas klikamy, strzelamy i inne różne rzeczy robimy, no to wtedy skraca się znacznie czas użytkowania tej myszki na jednym ładowaniu. Niestety minusem jest, że nie znalazł się tu żaden wskaźnik poziomu naładowania. Szkoda, przydałoby się. No i czas na konkrety, interpolacje na podkładce miękkiej na 1000, nic nie ma, 2 przeskakujemy, teraz robimy 4000, teraz mamy już 16000, które niestety jest interpolowane, no i te 32 absolutnie jest interpolowane, więc dowiedzmy się po prostu, do jakiej wartości ta interpolacja sięga. Tych 32000 nie ma absolutnie sensu używać, teoretycznie ten sensor do tych 16000 powinien działać bez interpolacji. Dajmy sobie 15700 i sprawdzamy, apply. No, czyli powyżej 16 po prostu ta interpolacja wskakuje. To samo sprawdźmy na podkładce twardej. 1000, nic się nie dzieje. 2000, ok. 4000, ok. I te niecałe 16, też brak interpolacji na podkładce twardej. Sprawdzamy na 1000, podkładka twarda, czyli szybsza. Dobra jakość ruchu. Angle snapping raczej się nie pojawia. I na szybkie ruchy myszka reaguje bardzo dobrze. Skoczymy od razu na 4000 i ponownie duża precyzja, fajnie tutaj to działa i te niecałe 16000 już będzie bardzo ciężko to kontrolować i pomimo ogromnej prędkości nie ma żadnych większych artefaktów, czyli po prostu sensor jest dobry. Podkładka miękka, ruch oczywiście bardziej wolny, angle snappingu brak, sensor działa tak jak trzeba. 4000, bardzo dobra kontrola, precyzja ruchu na wysokim poziomie. No i niecałe 16000, również bardzo, bardzo poprawnie, nic złego się nie dzieje. Czas na zważenie tej myszki, w tej chwili jeden ciężarek mam, więc drugi dołożę. Zobaczcie, z dwoma ciężarkami to jest niecałe 130 gramów, więc już się robi gryzoń naprawdę dociążony. A z tymi skrzydlatymi boczkami, no troszeczkę cięższa, no więcej plastiku tam mamy na tych bokach. Jeszcze do tego ślizgacze dochodzą, więc mamy wtedy 133,5 gramów więcej. I sprawdźmy parametr LOD. Na dwóch płytach jeszcze troszeczkę działa. Więc tutaj pewnie około 2,5 mm jest ten parametr ustawiony. Tak jest, na trzech już nie działa. Zobaczmy to samo na podkładce twardej. Nie działa na 3 i troszkę działa na 2. Dobrze, sprawdzamy myszkę w grze na 1000. Oczywiście sensor jest tutaj topowy, więc precyzja jest bez zarzutów. Ok. Przechodzimy na troszkę wyższą, bo będą to teraz 2000. Bardzo dobra precyzja, fajnie się strzela. No i 4000 dla mnie już trochę duża rozdzielczość, ale spróbujmy. No i test 360 stopni, na tym sensorze nie powinno być żadnego problemu, zobaczcie. Można bez żadnej trudności zrobić sobie taki zwrot za siebie. Generalnie sensor działa jak trzeba, wszystko w jak najlepszym porządku. Ten sensor nadaje się do najszybszych gier FPS,
do gier sieciowych, po prostu do wszystkich rodzajów gier. No dobrze, pora na koniec w podsumowaniu poruszyć kwestię mankamentów, których ta myszka, prawdę mówiąc, za bardzo nie ma. Co tutaj na siłę można podciągnąć jako minus, to fakt, że w opcjach podświetlenia mamy tylko kilka schematów do wyboru. Dużo więcej było chociażby w myszce M628, która już nie była bezprzewodowa. Software jest bardzo podobny, natomiast opcji LEDów mamy dużo mniej. Tak więc dla fanów RGB może to być taki mały minusik. Natomiast jeśli chodzi o pozostałe aspekty, moim zdaniem myszka zgarnia same plusy, bo jest wykonana z dobrej jakości materiałów, jest wygodna, mamy opcję dopasowania jej rozmiaru, jak i wagi poprzez te boczne panele i ciężarki. Mamy dobre ślizgacze, przyjemnie działające przyciski i dobrze działające oprogramowanie. Tak więc całość tutaj sprawia, że jest to najtańsza i najbardziej opłacalna w tej chwili myszka bezprzewodowa, jeśli chcecie coś z dobrym sensorem, już naprawdę z takiej wyższej półki, a jednocześnie w mega przystępnej cenie. Tak więc tutaj rekomendacja dla tej myszki zdecydowanie się należy, więc ją w tej chwili przyznaję. Oby takich produktów więcej, jednocześnie dobrze wykonanych, z dobrymi podzespołami, a w bardzo atrakcyjnych cenach. Tak więc jeśli ta recenzja Wam się przydała, zostawcie łapkę w górę i będę wdzięczny za zasubskrybowanie mojego kanału. Dziękuję, jeśli to zrobiliście. Pozdrawiam Was. Cześć.